Ja chcę zakomunikować przede wszystkim panu premierowi, jako mojemu szefowi, że już w pierwszych dniach sierpnia zaproszę pana burmistrza miasta Krasnystaw do Urzędu Wojewódzkiego i podpiszemy umowę na tę inwestycję, która dzisiaj jest państwu przedstawiona. Jesteśmy już na to gotowi. Ta decyzja dotarła również do Urzędu Wojewódzkiego. Umowa jest przygotowywana i za chwilkę właśnie w ciągu tych kolejnych kilkunastu dni będzie ona, ten podpis będzie złożony na umowę. I w ten sposób przystąpimy do niezwykle ważnej inwestycji, o której słyszeliśmy. Ja jestem pod wielkim wrażeniem, szanowni państwo, myślę, że państwo też, tego, w jaki sposób pan premier Jacek Sasin podchodzi do inwestycji w województwie lubelskim, jaką ma wiedzę na temat problemów Krasnego Stawu i w ogóle województwa lubelskiego, jeśli chodzi o jego infrastrukturę. Państwo słyszeliście w tej wypowiedzi, ta wiedza jest pełna. A to z kolei nam gwarantuje, że opieka pana premiera nad naszym regionem spowoduje, że w ciągu następnych kilku lat naprawdę nastąpi ogromne otwarcie komunikacyjne naszego regionu. Ta inwestycja, panie premierze, za którą bardzo dziękuję, to jest jedna z wielu inwestycji, które w ciągu ostatnich 3,5 roku obserwujemy. Oprócz tego, że budujemy, nie planujemy, to budujemy już realnie na poszczególnych etapach inwestycji są drogi ekspresowe i to o długości łącznej ponad 300 km w województwie lubelskim. No to państwo wiecie, pan premier mówił o tym również w swojej wypowiedzi, mamy pieniądze z Funduszu Dróg Samorządowych na drogi gminne i powiatowe w gigantycznej wysokości, nigdy nie spotykanej w tym województwie, 531 milionów. Chcę państwu również zakomunikować i panu premierowi, że ta lista już jest przekazana do Ministerstwa Infrastruktury i to jest lista, szanowni państwo, uwaga, blisko 700 km dróg gminnych i powiatowych w województwie lubelskim w ciągu najbliższego roku. To nie jest kwestia 700 km nowych dróg gminnych i powiatowych w województwie lubelskim w ciągu następnych 12 miesięcy. Tego nigdy nie było w naszym województwie, a to wszystko jest przez to, że państwa środki finansowe zgromadzone w budżecie państwa są państwu przekazywane, a nie idą gdzieś, gdzie szły kiedyś. Za to, panie premierze, bardzo, bardzo dziękujemy. Na tej liście oczywiście, i to też państwu komunikuję, są trzy inwestycje, które przygotował pan burmistrz dla miasta Krasnystaw. Są trzy inwestycje przygotowane przez pana starosty dla powiatu krasnystawskiego. Łącznie 6 nowych dróg w Krasnystawie i w okolicach przekazanych zostały już do Ministerstwa Infrastruktury. Też w ciągu najbliższych tygodni nie będą podpisywać umowy. Bardzo za to, panie premierze, dziękujemy województwu lubelskim. I mamy nadzieję kontynuować tę dobrą zmianę, ten wielki rozwój infrastrukturalny naszego województwa. Dziękuję bardzo.